Nazywam się Barbara Czarnota. Od 17 lat przeprowadzam zabiegi laserowej korekcji. Wykonałam paręnaście tysięcy takich zabiegów. Wśród moich pacjentów są moi najbliżsi. Każdy pacjent, który myśli o usunięciu wady wzroku, swojej wady wzroku, powinien zgłosić się do specjalistycznego ośrodka, gdzie wykonuje się badania kwalifikacyjne do usuwania wady wzroku i wykonuje się te zabiegi. Lekarz w trakcie badania kwalifikacyjnego bardzo szczegółowo bada pacjenta. My, lekarze, chirurdzy refrakcyjni, skupiamy się głównie na badaniu rogówki, bo to rogówka w chirurgii laserowej refrakcyjnej jest modelowana, jej kształt jest zmieniany. Do modelowania używamy bardzo specjalistycznego sprzętu, lasera ekscimerowego. W krótkowzroczności robimy delikatne, małe zagłębienie w rogówce. W nadwzroczności naszym celem jest uwypuklenie części centralnej rogówki. Natomiast w astygmatyzmie, wadzie, którą mamy prawie wszyscy, polega to na tym, że uwypuklamy lub spłaszczamy w danej osi. Najczęstszym pytaniem, które pacjent zadaje lekarzowi w trakcie wizyty kwalifikacyjnej, to jest pytanie, czy zabieg na pewno jest bezpieczny. Drugie pytanie, czy na pewno usuniemy całą wadę wzroku? No a trzecie oczywiście, czy zabieg jest bolesny? Zabieg w laserowej chirurgii refrakcyjnej jest zabiegiem bardzo bezpiecznym. Uważa się również, że zabiegi w laserowej chirurgii refrakcyjnej są bezpieczniejsze niż noszenie soczewek kontaktowych przez pacjenta. W krótkowzroczności, jeżeli mamy dobre parametry rogówkowe u pacjenta, możemy usunąć nawet do minus 10, minus 11 dioptrii. W nadwzroczności maksymalnie możemy usunąć u pacjenta plus 5, plus 6 dioptrii, a w astygmatyzmie są to wady od minus 5 do plus 5 dioptrii cylindrycznych. Laserowa korekcja wad wzroku powstała po to, aby ułatwić życie pacjentom, aby usunąć wadę wzroku szybko, bezpiecznie, trwale i bezboleśnie. Pacjent, który przed chwilą wchodził do nas, zestresowany, nie wiedział, jak położyć się na łóżku operacyjnym, jak zachować się, wstaje z uśmiechem i mówi, a to było takie proste. Praca lekarza nie jest łatwa. Nawet jak mam zły dzień, każdy pacjent jest dla mnie najważniejszy. Jego radość i uśmiech po zabiegu są dla mnie bezcenne.